Konfiguracja środowiska do libgdx. By skonfigurować środowisko, musimy wejść na stronę libgdx.battlelogicgames.com, wejść na podstronę z dokumentacją i wybrać pierwszy krok setup. Mamy wybór, czy chcemy pisać nasz kod w Eclipse, IntelliJ-u lub NetBeansie. Osobiście wybieram Eclipse'a, ponieważ mam w nim najwięcej doświadczenia. Kolejnym krokiem jest instalacja JDK. Nie wykonam tego kroku u siebie, ponieważ mam już zainstalowanego JDK'a. Nie jest to trudna czynność, wystarczy pobrać odpowiednią dla naszego systemu wersję przez wszystkie kroki instalacyjne, a następnie ustawić zmienną środowiskową Java Home. Ustawianie tej zmiany środowiskowej jest troszkę inne na każdym systemie operacyjnym, dlatego warto sobie wygooglać zmienna Java Home, na przykład Windows 7. Zazwyczaj jest to pokazane z ładnymi screenami. Nie jest to trudny krok. Kolejny krok to pobranie Eclipse'a. Pobieramy odpowiednią dla naszego systemu operacyjnego wersję i przechodzimy dalej. Android SDK jest krokiem opcjonalnym. Musimy go wykonać tylko, gdy chcemy eksportować nasz projekt na Androida. Aktualnie nie będę tego robił, ponieważ chcę na to poświęcić inny filmik, jak eksportujemy do Androida. Aktualnie skupię się, by pokazać Wam podstawy na desktopie. W tym momencie możemy również ten krok pominąć, ponieważ nie potrzebujemy narzędzi androidowych dla Eclipse'a, ponieważ aktualnie pomijamy Androida. Czego nie możemy pominąć, jest integracja Grendel dla Eclipse'a. By zainstalować w Eclipse'ie Grendel, musimy skopiować ten link. Wszystkie linki, które używam w tych tutorialach, będą dostępne w podpisie filmiku, więc nie musicie ich ręcznie przepisywać. Po skopiowaniu linku wchodzimy do Eclipse'a i instalujemy Grendel przy Help, Install New Software i wklejamy ten link. Następnie wybieramy Grendel Integration, klikamy Next. Osobiście mam już zainstalowanego Grendla, dlatego nie będę przechodził tego kroku, ale instalacja jest prosta. Robicie to, co teraz robiłem, przeklikujecie Next i macie integrację Grendla. Kolejnym krokiem, jeżeli chcecie eksportować dla iOS-a, jest instalacja pluginu dla Eclipse'a RoboVM. Również pominę ten krok, bo aktualnie nie jest to niezbędne. Możemy przejść do tworzenia projektu. By wygenerować projekt do libgdx, pobieramy gdx setup jar. To program pomocniczy, który pomaga nam skonfigurować początkowy projekt. Odpalamy go. I tu wybieramy parametry naszego projektu. Wersję libgdx, najlepiej wybrać najnowszą. Jakie projekty chcemy? Aktualnie Android, iOS i wersja na HTML-a nie jest nam potrzebna. Dodatki też nie są żadne potrzebne. Wybieramy nazwę projektu. Pakiet. Nazwę klasy głównej. I gdzie będzie znajdować się nasz projekt. Stworzyłem sobie do tego folder YouTube. I generujemy. Może to troszkę potrwać, jeżeli to robicie za pierwszym razem, ponieważ troszkę plików musi zostać pobranych z internetu. Zrobiłem to już u mnie wcześniej, dlatego powinno to iść w miarę szybko. Czy inaczej troszkę muszę czekać. No, był successful. Gdy projekt zostanie wygenerowany, możemy przejść do Eclipse'a i importować projekt. Przyciskamy prawym przyciskiem myszki, import, wybieramy Grendel Project. Jeżeli nie macie tego Grendla tutaj,
To znaczy, że były problemy z instalacją plugina z Grendlem i najlepiej w tym momencie by było cofnąć się po prostu do kroku z instalacją Grendla i sprawdzić, co zrobiliśmy nie tak. Klikam Next. Wybieram ścieżkę do projektu. YouTube. Następnie klikamy Build Model. Gdy został model zbudowany, wybieramy wszystko. Klikamy Finish. Był to projekt bez wersji androidowej, dlatego mamy tutaj tylko trzy foldery. Gdyby był jeszcze Android wybrany, byłby czwarty z Androidem, kolejny z iOS-em i tak dalej, jakie wersje chcemy. To by było na tyle. Sprawdzimy jeszcze tylko, czy wszystko poprawnie działa. Klikamy prawym przyciskiem na desktop launchera. Run as Java application. I widzimy, że projekt działa poprawnie.